No i jak się czujesz, Asia? Asię od wczoraj boli kręgosłup. Dziewczyna jest załamana, bo Justyna nie wierzy, że Asia ma poważny problem z kręgosłupem i rozpętała na nią hejt. Widziałam, dzięki, ale teraz tobie się oberwało, że jesteś naiwna i głupia. Nie, no co ty, nie przejmuj się, no. Spróbuję pogadać się z ludźmi z klasy, może to coś da, nie? Ty rzeczywiście nie wyglądasz na kalekę. Odwal się od niej. Dlaczego ty jej bronisz? Laska udaje niepełnosprawną. To mega żenujące. Wiesz co? Nie przejmuj się tym. Może my pójdziemy do Kramer i po prostu wszystko powiemy. No sama nie wiem. No, nie dość, że udaję niepełnosprawną, to jeszcze donoszę. No nie wiem, ale chodź, nie przejmuj się tym. Nie zasłużyłam sobie na to wszystko. Ja naprawdę niczego nie udaję. Czuję się strasznie. Nie dość, że mnie boli, to jeszcze uważają mnie za jakiegoś potwora. Tymczasem Paweł Jankowski nie rozumie, dlaczego jego przyjaciółka rozpętała nagonkę na Asię. O co chodzi z Aśką? O nic. No, proszę cię, widziałem tą grupę na fejsie, jak ją hejtujecie. Nawet mnie tam nie dodałaś. Nie, bo proszę cię, bo to jest mega słaba akcja to w ogóle. No, a co, ja jestem jakimś delikatnym kwiatuszkiem i nie możesz mi o tym powiedzieć? No dobra, powiem ci, ona udaje, że jest niepełnosprawna. Co? Żartujesz? No mówię ci, dlatego właśnie nie chciałam ci mówić, żebyś się nie wkurzył. No, a ty się nie wkurzyłaś? No oczywiście, że się wkurzyłam i dlatego wszystkim o tym powiedziałam. Teraz dziewczyna będzie miała za swoje. No, ale po co ona udaje, że jest niepełnosprawna? Żeby ona jeszcze jakoś udawała, nie wiem, miała kulę czy coś takiego. A ona po prostu przyszła i oznajmiła mi, że ma jakieś problemy z kręgosłupem i że jest niepełnosprawna. Ale jakie problemy z kręgosłupem? Nie wiem, czy to jest ważne. No po prostu... chcę się dowiedzieć, dlaczego ona udaje. Proszę cię, pewnie myślała, że będziemy się tutaj nagle użalać, nie wiem, pomagać jej. Przecież ta Inga nadal cały czas jej broni, no ale dobrze, że ja ją rozpysłam. No, a co jak ona faktycznie ma jakieś problemy? Nie, no przecież widziałeś, jak ona wygląda. Nie wygląda zupełnie na niepełnosprawną. No tak, no ale niektórych niepełnosprawności nie widać gołym okiem. Może, ale mówię ci, ona jest kłamczuchą, bo niby nie może dźwigać, ale jak ja ją ochrzaniłam, to od razu wzięła tą ławkę i przenosiła, więc mówię ci, tu jest coś nie tak, naprawdę. No tak, no, to lepiej porozmawiam z nią na przyszłej przerwie. Ale po co? No, po prostu powiem jej, że to, co robi, jest niefajne. Pawełku, ja już naprawdę jej o tym dużo razy mówiłam, mówisz.